Angelika Bednarska, dzień dobry. Miniony weekend pozwolił odetchnąć od upałów, ale według prognoz synoptyków gorące lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Zapraszam na szczegóły. Dzisiejsza noc z pogodnym niebem upłynie jedynie w Polsce centralnej oraz wschodniej. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a także deszcz. Najintensywniej popada w regionach południowych oraz zachodnich, gdzie miejscami spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. O poranku termometry wskażą od 15 do maksymalnie 18 stopni w części wschodniej. Z kolei jutro przez cały dzień pogodnie i słonecznie będzie jedynie na Podlasiu, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie. W pozostałej części kraju pogodę będzie pogarszał chłodny front atmosferyczny. Przyniesie on dużą porcję chmur, deszcz, a lokalnie również popołudniowe burze. Co do temperatury, to czeka nas spory kontrast termiczny pomiędzy zachodnią a wschodnią Polską. Najzimniej będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk, gdzie termometry wskażą zaledwie od 17 do 22 stopni. W centrum nieco cieplej, około 28, a na wschodzie prognozujemy ponad 30 stopni. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. W tych najbliższych godzinach nad województwem przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie, a rozpogodzenia pojawią się głównie w centrum oraz w części wschodniej. Z kolei noc nie przyniesie większych zmian, a poranek przywita nas temperaturą na poziomie od 15 do 17 stopni. Jutro aura w regionie będzie bardzo zmienna. Do południa nie zabraknie nam letniego słońca, ale w drugiej części dnia nad województwo nasuną się już frontowe chmury, pojawią się okresowe opady deszczu, no i lokalnie może również zagrzmieć. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 29 stopni w Brodnicy oraz we Włocławku. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, a na niebie zagości sporo słońca. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.